RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafeCard. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj zagramy sobie mapkę z warsztatu. Już tutaj zgodnie z poleceniem wyłączam nielimitowany boost i resetuję piłkę. Tutaj w tle coś już tutaj pisze twórca mapki. Generalnie mapka została stworzona przez użytkownika Gidek. No i wracając, ja tego nie będę czytał na bieżąco, bo chcę tutaj coś pogadać. Ale jest to mapka w stylu chyba, jak to się nazywa, Dom Zagadek, albo może też takie challenge. No, nazywa się to Gidek Challenge, mniejsza. Zaraz zobaczycie dokładnie, o co chodzi. Ja też zresztą zobaczę, jak to będzie przebiegało. Ale wracając, to tutaj na każdym poziomie będziemy mieli do wykonania jakąś zagadkę. Czy to zagadkę, czy to właśnie challenge chyba bardziej, bo w sumie nie wiem, bo to jest raczej dosyć oczywiste, co trzeba zrobić. Na przykład, żeby piłkę tutaj trafić. No i w tym momencie nam się otwierają drzwi. To jest taki jakby tutorial na start. No ale wracając jeszcze, bo chciałem to powiedzieć od samego początku, to ostatnio na odcinku zapytałem was, jakiego typu filmy byście chcieli na kanale w przyszłości. Było bardzo dużo wiadomości o tym, że chcielibyście, czekajcie. O, dobra, ja muszę zmienić tutaj przycisk, pod którym mam ten, pod którym mam tablicę wyników. Dobra, ja to już uderzam. Jak klikam ten przycisk, to teraz mi się będzie piłka pojawiała. No ale generalnie bardzo dużo z was chciało, żebym nagrał mapki z warsztatu. No więc stwierdziłem, że tak się też stanie. Skoro chcecie, to oczywiście nie ma dla mnie żadnego problemu. No i właśnie wylądowaliśmy na takiej, myślę, że bardzo fajnej mapce. Dobra, tutaj widzę, że na razie poziomy są dosyć proste. Wystarczy kliknąć coś takiego i zobaczyć tego, co trzeba zrobić. No, to jest chyba dalej wprowadzenie mimo wszystko. Dobra, kopnijmy. Tutaj, nie wiem, czy to nie trzeba piłką kopnąć. Okej, jednak trzeba piłką chyba w to kopnąć. No i tak kończąc ten temat ze początku, to po prostu, jeżeli chcecie dużo mapek z warsztatu, to możecie... A, jest jedna piłka maksymalnie, to najpierw trzeba chyba w to kopnąć, a potem dopiero tam ją wprowadzić. No, ale jeżeli chcecie więcej odcinków z warsztatu, to możecie zostawić łapkę w górę, wtedy będę wiedział, że wam się podobają. No i myślę, że w zależności od tego, ile ich będzie, to nie wiem, raz na tydzień, raz na dwa, raz na miesiąc będą się pojawiały odcinki. Myślę, że tak raz na dwa tygodnie byłoby optymalnie. Co to jest? Co? Czekajcie, ja sobie tutaj staram czytać, co on pisze, też to oczywiście możecie sobie czytać, bo... Step into the elevator? Kurde, windą jedziemy, ale jaja. Kurde. Winda w Rocket League, niesamowite. Nie no, te mapki naprawdę poszły niesamowicie do przodu. Chyba nigdy nie nagrywałem tego typu mapy. O, nawet on teraz napisał, did you expect to be taking in... No nawet on nas tutaj przed chwilą zapytał, czy się spodziewaliśmy, że będziemy jechali windą w Rocket League'u. Okej, tutaj po prostu wystarczy przejechać i widzę, że już są coraz to trudniejsze wyzwania. Dobra, ja zbierę może boosta na start, albo może całego boosta, chyba że 55 to jest max, jaki można mieć. Tak, to jest chyba max. No i co, klikam przycisk i uderzam piłkę. Uderzamy, tutaj znowu wybieram, żeby piłkę mi spadło. Uderzamy z powrotem i tutaj uderzamy po raz trzeci. Co jest? Czemu pierwsze takie jakby nie zrobione? Co się stało? A bo to jest na czas! Musimy na czas uderzyć te trzy piłki. Tutaj teraz zauważyłem, że jest zegar nad tymi takimi celami, więc musimy to zrobić bardzo szybko, albo przynajmniej szybciej niż przed chwilą. I nie zdążyłem. Ej, to trzeba jeszcze szybciej zrobić w takim razie, tak, że ten challenge naprawdę się robi coraz groźniejszy. Spróbuję to zrobić tak szybko, jak to możliwe. Nie no, muszę to... Musi się udać, szanujmy się. Nie no, zepsułem totalnie. Nie no, co to jest? Co to ma znaczyć? To nie może być żadnego cięcia. Nie jestem bałwanem. Okej. Jest idealnie. Tutaj też resetujmy piłę. Podbita. I tutaj też resetujmy piłę. Halo, piło? Nie, kliknąłem za daleko i nie zdążę. Nie zdążyłem. Dobra, robię to tak szybko, jak mogę, kiedyś się udać powinno. Już widzę, że ta środkowa zaraz będzie. No nie! Chyba będzie szybkie cięcie, aż mi się to uda, bo zaraz zwariuję. Dobra, jeden trafiony. Drugi trafiony. Piłka zawołana. I trafiony. Nie, nie trafiłem, a byłoby na czas, jakim jestem pajacem. A tak w ogóle, jak się zastanawiam, to pewnie wielu z was nawet nie wiedziało, że są takie mapki w rokecie dostępne. One są bardzo fajne. Jeżeli gracie na Steamie, to są też bardzo łatwo osiągalne. Wystarczy je zasubskrybować na Steamie właśnie. Jeżeli gracie na Epiku, na Epic Games, to też są dosyć łatwe do grania. W sensie coś tam trzeba porobić, ale mimo wszystko jest git. O, dobra, udało się wykonać challenge? No, nie wiem, jeżeli będzie taka prośba, to pewnie podeślę, bo chyba Tuni nagrywał poradnik, jak grać takie mapki. No właśnie na Epiku, tutaj sobie podlecimy. A jeżeli gracie na konsoli, to niestety w chwili obecnej nie można grać tych mapek. No i tutaj widzę, że chyba z podziemi będą jakieś piłki. The only thing you need to beat this level is a brain. Dobra, jedyne co musimy mieć, to mózg. A jeżeli nie jesteśmy bullchaserem, to się powinno udać. Tutaj znalazłem jakiś przycisk, który widzę, że zrespił jedną piłkę. Także powinniśmy ją uderzyć chyba tutaj. Dobra, uderzmy ją.
No, wpadaj. Maleńka, dobra, siedzi. Czy to trzeba ten czas zrobić? A nie, nie ten przycisk w ogóle klikałem, nie pod tym mam. Cyk, cyk. Jest piłka. I co teraz trzeba zrobić? Halo? Co ja mam zrobić? Jedyne co musimy mieć to mózg? Nie no proszę was, gro. Czy to trzeba jakoś otworzyć od góry na przykład? Doczekajcie, mam pewien pomysł taki na szybko. Może jak te dwa przyciski kliknę, to tam jest dziura na górze i szybko muszę podjechać, ale nie jestem przekonany. Dobra, jedziemy. Nie, w ten sposób to się piłka respi tylko. Dobra, jest. Tak, jadę na górę. Popierdzielam tutaj. Tak, jest otwarte, czyli musimy to zrobić naprawdę bardzo szybko. Ja sobie może tutaj położę w sumie piłkę na to. Mam nadzieję, że to zadziała, bo jeżeli nie o to chodzi, to nie wiem w sumie o co może chodzić. Ale to kliknijmy może. Nie ten przycisk znowu, ten przycisk. O, i spadła piłka, także git, także zadziałało. Teraz tą piłkę musimy zabrać na górę i będzie jak będzie. O kurde, czekajcie, bo nam poleciała. Sobie ją wybijmy. O, prawie celnie. Tutaj coś takiego. Jest, dobra, siedzi. Oj, tutaj nam piszą, że nie trzeba więcej niż 2 IQ do tego poziomu. No i zobaczymy. I tutaj, o kurde, co to jest? Nie, to już wygląda potężnie, muszę przyznać. Tutaj jest napisane, że jest to finałowe wyzwanie. Chamber of Death, no, powiem wam, że może być ciężko. W sensie te poprzednie levele w sumie nie były takie giga trudne. A i w ogóle dajcie znać, czy chcecie właśnie tego typu mapki z warsztatu, czy poszukać coś w tym stylu. Czy wolicie jednak mapki, gdzie na przykład gram z kimś na jakiejś nietypowej mapie, czy na przykład takie i takie chcecie. Dobra, co tu się dzieje? Klikam to i mnie wysadziło. Aha, i gość napisał, że pomylił przyciski. Dobra, mniejsza. O, zrespiło piłkę. Co jest? A, gość nas troluje i pisze, że to jest śmieszne. Dobra. To teraz jedziemy po raz trzeci. Ja tutaj trafiłem i tutaj się zrespiła piłka, czyli dosyć szybko. Ej, kurde, to może być naprawdę ciężkie. Dobra, mniejsza, uderzamy. Uderzam piłkę. Nie trafiłem, także XD ze mnie. Dobra, Elek, skup się. Uderzam na pełnej, podjeżdżam. Ciężko w ogóle do tego zdążyć, co jest? Ej, czy oni zrobili level, żebym, nie wiem, padł? Tutaj zgaduję, że będzie potrzebne kilka cięć. Co najmniej. Okej, jest piłka, zdążyłem do niej i już to od razu się niszczy. No co jest, kurde, co to ma znaczyć? Tam chyba na tej ścianie przede mną jest timer, ile to może mi zająć maksymalnie czasu. No kurde, czekajcie, z rozpędu podjadę. Albo w ogóle by tak pierdzielić na przykład tutaj, nie zagrywać do tego. Tam to nie celować? Ciekawe, czy da się to zrobić też tą piłką. Ja tutaj zostałem zniszczony niestety, ale muszę się naprawdę pośpieszyć. Dobra, wywalmy to jak najszybciej. Czekajcie, zaraz mi siądzie. Nigdzie nie było napisane, że muszę to zrobić inną piłką. Także mam nadzieję, że tą też da radę. Tylko muszę na razie to zrobić, żeby mi siadło lepiej. Muszę się przyznać, że zobaczyłem Lefamira, ile mu to zajęło i w sumie patrzyłem, że strasznie dużo czasu. I chyba już wiem, na którym levelu tyle to spędził. No nie wierzę. To może być problematyczne, ale mam nadzieję, że się uda to zrobić prędzej czy później. Dobra, mocno wykopana piłka, nie zdążę do niej. Opowiem wam, że takie konkretne wyzwanie się zrobiło. Okej, jest. Na razie nie zginąłem. Tutaj jest dziura. Tutaj przebijam nad tym. Leci piłka, lecę ja. Ty, udało się chyba. Kurde. Nie, nie uda się, bo nie doleciałem. Najgorzej. No nie, już było tak dobrze, przecież to... Ale ciekawe, czy tą piłką mi zaliczy w ogóle tam na samym końcu. Dobra, ciekawe, czy w ogóle inni też to robili taką metodą moją, czy jednak taką chyba przewidzianą od samego początku, typu co... Ała. No nie, no jeszcze nas tutaj poniża, że 10 razy zostaliśmy zniszczeni. Kurde, niech spierdziela ten gidek. Ale podoba mi się ta mapka, w sensie jest to taka chyba dosyć podstawowa z domku wyzwań. Widziałem kiedyś w ogóle Lefamira, też sobie nie chciałem spoilerować, ale generalnie polecam też kanał Lefamir. Niestety jest w języku angielskim, to znaczy niestety. Po prostu jest w języku angielskim. Ale on właśnie nagrywa bardzo dużo tego typu mapek, też tworzy wiele mapek, także polecam. I no pewnie będę nagrywał też więcej tego typu treści, myślę. Ale u niego widziałem, że jest też nowa mapa tego typu. To znaczy nowa, nowsza od tej, która jest jeszcze zdecydowanie bardziej zaawansowana, jeszcze dłuższa i jeszcze cięższa. Ta mapa też jest ciężka, żeby nie było, w sensie przynajmniej ten poziom. Ale widziałem, że jest jakaś taka konkret, aczkolwiek nie oglądałem odcinka, żeby sobie nie spoilerować, jeżeli będę grał. Bo tamta mapa już jest taka typowa pod zagadki. No ale też dodatkowo do rozwiązywania zagadek potrzebne są duże umiejętności. Dobra, ja może przestaję gadać i tutaj po cichu się trochę skupię. Bo jak tak gadam, to strasznie źle mi wychodzą te uderzenia. Dobra, jest dobra piła. Edek nie spierdził tego.
Stujemy w dół. Nie! Co ja zrobiłem? Zapomniałem, że tu jeszcze trzeba podbić. Okej, okay, jest dobry czas. Wszystko idzie dobrze. Dobra, nie zdajmy się spowolnić za bardzo. Nie, nie trafiłem, jestem pajacem. Nie wiem, czy to jednak nie byłoby łatwiejsze taką oficjalną metodą, tą co tutaj powinno się to robić, ale bardzo chcę przetestować swoją. Dobra, to jest dobra próba, leci idealnie ta piła. Nie wiem, czy się blisko niej powinienem ustawiać, czy nie. Ale dobra, uderzmy tak. Uderzmy znowu tak. Uderzmy tak, piłka przeleci, proszę. Ja też przelecę, jest, idealnie, byleby nie spadła i byleby zaliczyło. Don't choke this now, nie no, jeszcze nas tutaj troluje ziomek, dobra, bierzemy to. Jest przyjęta piłka, starczyło nam busta, starczyło nam wszystkiego. Dobra, jestem zadowolony. Ej, nie poszło nam chyba tak źle, w sensie nie wiem ile czasu to zajęło. Prób w sumie było dużo, ale nie tak dużo jak myślałem, że będzie. Jest, otworzyło się. Zrobiliśmy to, widzowie. Dziękuję za granie. Gratulacje od twórcy mapy, nie no, pięknie. 23 minuty 49 sekund, także jest też to napisane. W sumie jest szybciej niż myślałem chyba. O kurde, 300 godzin ziomek robił tę mapę, niesamowite. No ale naprawdę ziomek robi super roboty i tutaj reklamuje swoje jego Patreona. Nie wiem, czy uda mi się go znaleźć, w sensie nie wiem, gdzie go szukać. O, dobra, tutaj jest, macie link na ekranie teraz, nawet na czarnym, bo wjechałem w ścianę, więc jak ktoś chce, to może go wesprzeć, żeby tworzył więcej mapek. Nie wiem, czy to dalej robi. No, ale dobra, mniejsza. Wracając do naszych tutaj rzeczy. O, tutaj w ogóle jest wyświetlacz i są te takie follow me on Twitter. To można go zdecydowanie zareklamować, bo mapa jest naprawdę bardzo fajna. No, ale wracając, dajcie znać, czy chcecie więcej tego typu mapek. No i przede wszystkim zostawcie lajka, jeżeli wam się podobał odcinek, to będę wiedział, że to po prostu będę wiedział, żeby nagrywać to częściej. Zapraszam jeszcze do zostawienia subskrypcji i ja już nie będę przedłużał. Miłego dnia, alelo.